dzisiaj porozmawiamy sobie o Dwarf RPG, czyli grze fabularnej dla przygody żadnych śmiałków autorstwa Emila Bowena. Ukazała się polska edycja, a to dzięki Bernardowi Abramowiczowi przy wsparciu i redakcji Karoliny Janowskiej i Oliwiera Arteniuka. Wersja w PDF jest w pełni darmowa. Możecie też kupić sobie wersję fizyczną za jedyne 20 zł na stronie wydawnictwa. Oczywiście wszystkie linki zostawiam w opisie. Co znaczy słowo Dwarf? Z tego co się dowiedziałem, to oznacza z niderlandzkiego odwaga albo odważyć się. Więc chyba pasuje do klimatu. Jest to lekki, bardzo prosty system OSR-owy. No ale zacznijmy sobie od podstaw, czyli od tworzenia bohatera. No to rozpoczynamy tworzenie naszego bohatera. A określają go trzy podstawowe atrybuty. Krzepa, zręczność i siła woli. Dla każdego z atrybutów rzucamy K3, czyli najczęściej K6 podzieloną na pół i zaokrągloną w górę. Rzucamy więc. Każdy z graczy rozpoczyna z jedną kością trafienia oraz ilością miejsc w ekwipunku równą 10 plus wartość krzepy. Jeżeli chodzi o nasz ekwipunek, to rozpoczynamy z dwoma zasobami oraz sztyletem. Żeby określić, co dokładnie posiadamy, rzucamy trzykrotnie K4 dla dziesiątek i K10 dla cyfr niższego rzędu. Identyczne wyniki przerzucamy. A co znajdziemy w tabelce? Jest łuk i strzały, lekki pancerz, srebrny topór, ale także lupa, szklane oko, słoik pełen pszczół, zwój z zaklęciem albo magiczna kostka mydła. Na sam koniec wybieramy imię dla naszego bohatera i gotowe. Tak właśnie powstał nasz bohater do gry Dwarf. No dobra, pora na mechanikę. W grze podstawowe rzuty wykonujemy rzucając K20 i dodając naszą wartość atrybutu. Wyniki powyżej 15 uznajemy za sukces. W grze podczas rzutów możemy mieć także przewagi bądź utrudnienia. Za każdą przewagę oraz utrudnienie dodajemy K6 do rzutów. Z przewag tylko najwyższy wynik dodajemy do wyniku ogólnego, a analogicznie z utrudnień tylko najwyższy wynik odejmujemy od rzutu. Stres. Nasi bohaterowie mają ograniczoną liczbę miejsc w ekwipunku, którą generujemy przy tworzeniu postaci, tak jak to pokazywałem wcześniej. Podczas rozgrywki możemy podjąć jednak dodatkowy wysiłek, który powoduje, że doznajemy właśnie stres. Każdy otrzymany stres zajmie jedno miejsce w ekwipunku. A czym jest dodatkowy wysiłek? Przed rzutem gracz może zadecydować o podjęciu dodatkowego wysiłku, aby otrzymać dodatkową przewagę do rzutu, tak jak mówiłem to wcześniej. W zamian zapisuje sobie wspomniany wcześniej stres do ekwipunku. O dodatkowym wysiłku możemy decydować ile tylko chcemy, o ile mamy miejsce w ekwipunku na otrzymywanie kolejnego stresu. Walka. Rozpoczynamy standardowo od inicjatywy. Rzucamy K6 na każdą ze stron. Nie robimy więc rzutów dla poszczególnych istot. Rozpoczynają albo bohaterowie, albo przeciwnicy. Wyższy wynik rozpoczyna. W ramach potyczki postacie w swojej rundzie mogą poruszać się i wykonywać akcje. Atakowanie, rzucanie zaklęć, ponowny ruch itd. W zwarciu wykonujemy przeciwstawny test krzepy. Przy wygranej zadajesz obrażenia. Remis daje wygraną temu, kto zainicjował atak. Dystans, walka dystansowa, wygląda identycznie. Poza tym, że rzucamy zręczność, a jeżeli cel ataku wygra, no to jak podejrzewacie, nie zadaje żadnych obrażeń, a raczej unika otrzymania obrażeń. Rzucanie zaklęć ma nieco inne zasady. Po pierwsze, żeby rzucić zaklęcie, gracz musi mieć przynajmniej jedno wolne miejsce w ekwipunku, choć jedną wolną dłoń, oraz być zdolnym do wypowiadania słów. Robi wtedy test siły woli. Zdany oznacza, że zaklęcie się udało. Otrzymuje wtedy jeden stres. Nieudany to oczywiście nieudana próba rzucenia zaklęcia, ale tutaj system nas oszczędza, bo w takim przypadku nie otrzymujemy punktu stresu. Jeżeli wypadnie na K20 jedynka, to rzucamy na tabelę magicznych omyłek, a ta jest naprawdę zabawna. W polskim wydaniu dołączono także dodatek i możemy rzucić także
na K20 srogich magicznych omyłek. Tutaj odsyłam do podręcznika. Jest jeden wyjątek przy rzucaniu zaklęć. Jeżeli gracz poświęci całą turę na zrzucenie zaklęcia, to otrzymuje stres, ale nie musi już wykonywać rzutu na siłę woli. Zakładamy, że zaklęcie z automatu zostało rzucone pozytywnie. Nasz przeciwnik, jeżeli chce rzucić zaklęcie, ma nieco inne zasady. Wszystko jest jasno wyjaśnione w podręczniku. Tutaj trzeba zaznaczyć, że wyrzucenie 20 oznacza, jak podejrzewacie, krytyczny sukces. Ten pozwala zadać podwójne obrażenia, nawet jeżeli nasz przeciwnik wygrał rzut przeciwstawny. Cel ataku dystansowego nie jest w stanie uzyskać benefitów z racji krytycznego sukcesu. Wyrzucenie jedynki na K20 podczas ataku powoduje, że psuje nam się broń. Obrażenia zostają zredukowane do 1, aż do czasu naprawienia naszej broni. A jak ją naprawić? Po dniu odpoczynku albo wydając odpowiednie zasoby z naszego ekwipunku. Postacie niezależne i stwory posiadają w tym systemie współczynnik morale. Mistrz gry, gdy coś może zaskoczyć albo szokować przeciwników, rzuca na morale 2K6. Jeżeli suma będzie wyższa niż morale, przeciwnicy uciekają albo próbują się dogadać. Obrażenia. Jeżeli istota ma oberwać, a nosi pancerz, to najpierw odejmuje punkty od punktów pancerza. Jeżeli ich zabrakło, to otrzymuje rany. Oczywiście są wyjątki, ale nie o tym teraz. Tarcza. Tarcza obniża odnoszone obrażenie o 1, ale nigdy nie poniżej wartości 1. Za każdym razem, gdy istota odnosi rany, rzucamy kośćmi trafienia. Te, o których mówiłem przy tworzeniu bohatera, a przypomnę, że zaczynamy z jedną kością. Jedna kość trafienia to 1K6. Jeżeli łączny wyrzucony wynik jest niższy bądź równy odniesionym ranom, umieramy. No ale tak to w OSR-ach jest, że umieramy dosyć często. Rozwój postaci. Gdy gracze zdobędą pedeki równe 1000 razy liczba kości trafienia, otrzymują dla siebie nową kość trafienia oraz mogą wybrać jedną z dwóch rzeczy. Albo zwiększyć wartość jednego atrybutu o 1, albo nauczyć się nowego zaklęcia. Tutaj trzeba zaznaczyć, że wartość atrybutu nie może przekroczyć 8. Co istotne, rozwój zatrzymuje się na 12 kości trafienia. Jeżeli gracz ma otrzymać 13 kość, zakładamy, że idzie na zasłużoną emeryturę. A jak MG przyznaje punkty doświadczenia? Pedeki, jak to często w OSR-ach bywa, odpowiadają wartościom złota zdobytego podczas sesji. Czyli jedna sztuka złota to 1 punkt doświadczenia oraz 25 punktów doświadczenia za każdą kość trafienia wszystkich pokonanych lub przechytrzonych potworów. No dobrze, bohaterowie niezależni i potwory. Inne postacie niż gracze posiadają nieco inne statystyki. Jest tutaj dryg, który zastępuje krzepę, zręczność i siłę woli. No i oczywiście występuje także kość trafienia, pancerz, morale, o których mówiłem wcześniej, no i oczywiście ataki bądź też specjalne zdolności. Wrogowie nie mogą podejmować dodatkowego wysiłku ani doznawać stresu. W podręczniku znajdziemy także zasady dotyczące najmitów, czyli osób zatrudnionych przez bohaterów graczy do pomocy podczas ich przygód. W tym krótkim podręczniku znajdziemy również takie kwestie jak upływ czasu, znajdziemy krótką listę czarów, króciutki bestiariusz, wyposażenie, zasady dotyczące magicznych przedmiotów i kilka ich przykładów, a także tabele niemagicznych skarbów. DUF jest ciągle rozwijany. Co roku odbywa się także Turf Jam, gdzie fani systemu publikują własne materiały rozwijające grę, bądź gotowe moduły. Możecie znaleźć m.in. Monster of the Week od Jakuba Hakało, a także początkową wioskę Dorf i jej przygody, mikrosuplement z archetypami oraz wiele innych, jak na przykład te dwa moduły, które tutaj sobie wydrukowałem już wcześniej. Po polsku Kołek Niewiary wypuścił moduł dla początkujących graczy. Akuratne anormalie archikonfraterki Adelaidy Anormalnej. Wiem, że tytuł jest ciekawy, ale cały moduł jest także ciekawy. Być może w przyszłości nakręcę o nim osobny materiał, jak i o innych dodatkach do DUF.
Wszystkie linki o tym, o czym dzisiaj mówię, oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. Ja tymczasem się żegnam. Jeżeli chcecie porozmawiać o RPG-ach bądź grach planszowych, a może pograć sobie w RPG-szki, zapraszam na naszego Discorda. Link jest w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już do czynienia z Durów i jakie są wasze wrażenia z gry. Ja tymczasem się kłaniam. Tam, bo nie tu.